Sałatka hiszpańska to bardzo ciekawa kompozycja delikatnej sałaty z mocnymi smakami kiełbasy chorizo czy pomidorów suszonych. Zaczynam od przygotowania pomidorowego winegretu. Do oliwy z oliwek extra virgin dobrej jakości dodaję 2 zmiażdżone ząbki czosnku, łyżeczkę koncentratu, troszkę soli, troszkę pieprzu, ocet balsamiczny i energicznie szejkuję, aż stworzy mi się jednolita emulsja. I taki gotowy sos odstawiam na parę chwil, żeby smaki się połączyły, a w tym czasie zabieram się za warzywa. Ugotowane w mundurkach ziemniaki kroję na grubszą kostkę, a czerwoną paprykę słodką kroję w paseczki długie. Seler naciowy kroję w małe kawałki, a cebulę w plasterki. Starajmy się, żeby były cienkie. Na sałatce rozłożymy je na ładne krążki. Warzywka mamy pokrojone, to teraz czas na mocne smaki. Kiełbasy chorizo, kilka plasterków, przekrajam w połowie, tak żeby można było ją postawić. A na miksie sałat można użyć zupełnie dowolnych sałat, takie jakie mamy w domu albo takie jakie lubimy. Układamy gotowane ziemniaki i krążki cebuli, a na nie cząstki naciowego selera oraz paski papryki. A więcej przepisów na pyszne sałatki oraz na inne dania znajdzie się na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A ja szybko wracam do naszej sałatki, bo nadchodzą mocne smaki. Układamy kiełbasy chorizo na górze. Ja układam 4 wielkie plasterki. I jeszcze mój ulubiony pomidor suszony. Układam go dosyć sporo. A teraz uwieńczenie naszej sałatki. Polewam obficie naszym wcześniej zrobionym pomidorowym winegretem. Taka sałatka jest stosunkowo łatwa w przygotowaniu, ale przy okazji bardzo smaczna, bowiem delikatne smaki znakomicie uzupełniają się razem z mocnymi, przenikają się wzajemnie. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was, żebyśmy wspólnie zrobili to w domu.